Zidane urządził sobie ostrą napierdalankę w 110 minucie meczu Francja-Włochy. Podobno piłkarz Włochów powiedział do niego: ty pierdolony łysy wytrysku, jak dalej będziesz tak grał, to naślę na ciebie Chucka Norrisa. Sam Chuck Norris zaprzecza powiązania z tą sprawą, mówiąc, że sam nauczył Zidana tego uderzenia. Proszę zobaczyć wywiad z Chuckiem Norrisem. Siemanko, właśnie sram se w krzakach, bo mnie żona wyjebała z domu za te wszystkie półobroty. Pytajcie mnie o co chcecie, tylko szybko, bo zaraz się obsram. Tak więc, panie Chucku, czy to prawda, że nauczył pan Zidana tego uderzenia z dyśki? Tak, to prawda, spoko se chłopak wymyślił, żeby robić taki gnój w meczu. A jak nazwał pan to zajebiste uderzenie? To uderzenie to napierdalatus zajebatus, ale że Zidane jest już stary i niedługo już umrze, to uderzenie nie miało takiego zajebiście zabójczego efektu. Żebym to ja zaaplikował tego zajebistego strzała, to wszystko by rozjebało i byłoby kurwa po meczu. Raz przypierdoliłem, tak dla jednego nie było. Co zbierać zrobiłem po prostu. Kompletną rozpierduchę, do dziś ludzie nazywają to wybuchem bomby atomowej. Tak więc napierdalatus zajebatus, dziękujemy panu za wywiad. Nie ma sprawy, wracam z traci i niech moc będzie z wami. Proszę posłuchać, co mówią ludzie o tym uderzeniu Zidana. Myślę, że Zidane jest powiązany z Al-Kaidą. Podobno Chuck Norris uczył ich tego uderzenia. Niestety Zidane był za słaby, żeby tym uderzeniem kogoś zajebać. Moim zdaniem on chciał po prostu zabić go za to, że ten obraził jego wielkiego mistrza Chucka Norrisa i za to jebnął go tak na jego cześć. Nie słuchajcie, co pierdolą te niedojeby z powojennych buszów. Zidane był na tyle silny, żeby pierdolić mnie przez całe mistrzostwa. Mówi się także, że Zidane jest powiązany z Al-Kaidą, a oni kazali mu grać dalej w reprezentacji na wypadek, gdyby Francja doszła do finału, wtedy Zidane mógłby wypróbować ich nowy cios. Proszę zobaczyć, jak przygotowywał się na ten moment Zidane. Witam, to ja, ojciec Zidana. Tutaj widzicie, jaki rozpierdziel zrobił Zidane trenując napierdalatus zajebatus. Był tak naładowany testosteronem, że zaczął nawet rozpierdalać domy pobliskich sąsiadów. Jednego tak poturbował, że do dziś dzień nie może odróżnić dupy od głowy. Słuchajcie, co sądził o nim jego psycholog. Z moich doświadczeń z Zidanem wiem, że lubił się bawić głową w celu rozpierdalania wszystkiego, co popadnie. Raz na spotkaniu tak mi wsadził głowę w dupę, że myślałem o amputacji odbytu. Tutaj widać, jak na pamiątkę po sukcesie Zidana jego ojciec dostał pamiątkową katanę. Dwa dni po tym gnoju, jaki zrobił Zidan, ten wystąpił w programie Jerry'ego Springera. Proszę zobaczyć. Dzisiejszy program nosi nazwę Dlaczego Zizu. Witam, witam, jesteście naprawdę pokurwioną publicznością, skoro tu przyszliście. Ci też chuj w dupę. Tak więc nasz dzisiejszy program nosi nazwę Dlaczego Zizu. Za chwilę zobaczycie państwo tę gwiazdę światowego futbolu. Tak więc hej Zizu. Witam, trochę się wstydzę pokazać twarzy po tym, co zrobiłem. Przecież podobno mu się należało. Nie, to tak naprawdę wszystko przez terrorystów, którzy mnie do tego zmusili. Ja jednak sądzę, że on nazwał cię. Nie kończ tego, jak on mnie nazwał, bo cię uderzę w stylu napierdalatus zajebatus. To jak cię wreszcie do kurwej nędzy nazwał? Wcale mnie nie nazywał, powiedział mi tylko, że mam prowadzić kadrę Polaków w eliminacjach mistrzostw Europy, ale tak chujowo im poszło na tych mistrzostwach, że się ostro wkurwiłem. Hehehehe, co racja, to racja, też bym się wkurwił, oni grają jak dzipki. No właśnie tak grają, czyli nie obejmiesz tej funkcji. Jasne kurwa, że nie, tam jest tylko dwóch dobrych ludzi, chociaż jakbym objął tę funkcję, to by został tylko jeden, bo musieliby Janasa wyjebać. A ten drugi to... Jak to kurwa kto? Przecież wiadomo, że chodzi o złote dziecko polskiego futbolu, czyli Rasiaka. Jak on gra, to ja wyglądam przy nim, jakbym w ogóle nie grał. A jakie są jego atuty? To przecież proste, jego największym sprzymierzeńcem jest wiatr. Dobrze też napierdala samobuje, co przydaje się w trudnych momentach. Tak więc wszystko się wyjaśniło, dziękujemy ci Zizu za udział w programie. Nie ma kurwa sprawy, przecież to wy mi kurwa za to zapłaciliście. A co do reprezentacji Polski, to nie przejmę tego burdelu, tam panuje wielki Janas i ja nie mam z nim najmniejszych szans, tak więc na razie i jak to mówi mój mistrz, niech moc będzie z wami. Tak więc wszystko się wyjaśniło, zjebanej nocy państwu życzę. Celem filmu nie było poniżanie ani naśmiewanie się z kogoś, dziękuję.